prostą równoległą do prostej o równaniu y równa się 2 trzecie x minus 4 trzecie jest prosta opisana równaniem. Żeby wskazać poprawną odpowiedź w tym zadaniu, to nie trzeba nic liczyć, wystarczy tylko widzieć, że dwie proste są równoległe, jeżeli ich współczynniki kierunkowe są takie same. Współczynnik kierunkowy prostej to jest liczba stojąca przy x, czyli w tym przypadku współczynnik kierunkowy tej prostej jest równy 2 trzecie, no i my po prostu musimy znaleźć równanie takiej prostej, która ma identyczny współczynnik kierunkowy, czyli także 2 trzecie. Wówczas takie dwie proste będą równoległe, no i taką sytuację mamy w podpunkcie B. Tutaj także współczynnik kierunkowy jest równy 2 trzecie, zatem te dwie proste będą równoległe, czyli prawidłową odpowiedzią w tym zadaniu jest odpowiedź B. Gdybyśmy musieli wskazać prostopadłą do tej prostej, no to wówczas współczynnik kierunkowy prostej prostopadłej jest przeciwieństwem i odwrotnością danego współczynnika kierunkowego tej prostej, do której prostą prostopadłą musimy wyznaczyć. Czyli, żeby znaleźć równanie prostej prostopadłej, to musimy odwrócić tą liczbę, czyli zamiast 2 trzecich będą 3 drugie, no i wówczas musielibyśmy jeszcze wziąć przeciwieństwo, czyli z minusem, czyli byłyby minus 3 drugie. No i taką sytuację mamy w podpunkcie D, to jest równanie prostej prostopadłej do tej prostej. My jednak musieliśmy wskazać prostą równanie prostej równoległej i ono jest dane w podpunkcie B.